Was na kolejnych zajęciach w pracowni u Irenki. Chciałam Wam dzisiaj zaproponować zrobienie czegoś, co na pewno przyda Wam się do zabawy. Chciałam Wam pokazać, jak się robi pióropusz indiański. Będą nam potrzebne farbki, akwarelki lub zwykłe plakatówki, paletki, dwa pojemniczki z czystą wodą, pędzelki, pisaczki, na wszelki wypadek może być gumeczka, taśma klejąca, ołówek, rurki, takie zwykłe rurki do picia, ewentualnie kredki, zszywacz, nożyczki, gumeczki, takie około 10 cm, klej w sztywcie, linijka i grubsze kartoniki, czyli po prostu kartki z bloku technicznego formatu A3. Tak więc zacznijmy naszą pracę. Widzicie, tutaj mamy kartkę A3 i musimy wyznaczyć środki piór. Na jednej kartce zmieszczą nam się 3 pióra. Chyba, że będziecie robić zupełnie malutkie, ale ja zrobię troszkę większe. Teraz weźmiemy jeszcze jedną karteczkę, bo musimy zrobić minimum 7 piór, żeby ładnie wyglądał nasz pióropusz. Zrobimy jeszcze raz to samo, czyli wyznaczamy środki naszych piór. To mamy już 6 naszych piórek, 6 środków, a teraz zrobimy ze 2 takie większe. Może nie aż tak. Jak już mamy wyznaczone środki piór, przystępujemy teraz do malowania po obu stronach naszych środków chorągiewek, piórek, tak to się nazywa, chorągiewki. I możemy używać teraz różnych kolorów. I mieszać. Teraz trzeba ładnie wymieszać kolorki, ale uważać, żeby nie zamalować naszych środków wyznaczonych już. Nasza farbka powinna być dość dobrze rozwodniona, żeby nam dawała takie ładne plamy barwne, ale możemy, zobaczcie, też wrócić troszkę i zrobić kilka paseczków, jeśli nam się będą takie podobały.
namalowane karteczki musimy zostawić do wyschnięcia. Zobaczcie, że środki naszych piór zostały niezamalowane. Możecie użyć pisaka złotego, ja miałam złoty, więc użyłam złotego, ale możecie użyć również innych kolorów, może to być czarny, brązowy, po prostu jaki macie. To już odkładam do wyschnięcia i zabieramy się za następną karteczkę. Te piórka również odstawiamy do wyschnięcia i teraz robimy dwa wyższe, na wszelki wypadek. Wystarczyłoby nam jedno, ale zrobimy dwa. Te zrobimy brązowe. Nasze piórka muszą teraz wyschnąć. Musimy poczekać. Nasze piórka schną i teraz zrobimy opaski. Musimy odmierzyć 6 cm z jednej i z drugiej strony, tak? Jeden pasek ma 6 cm, ten pierwszy, drugi tak samo 6. I jeszcze dwa. Mamy narysowane trzy paseczki. 6 cm, 6 cm i 2 cm. Musimy odciąć nasz pasek. I teraz będziemy robić wzorki na naszej opasce indiańskiej. Możemy wyznaczyć sobie linię, bo to może być zupełnie gładka opaska, ale myślę, że ciekawiej będzie, jak zrobimy jakieś wzorki. Tutaj będzie moment, tu po środku będzie moment zagięcia. Weźmiemy nożyczki albo coś takiego nie do końca ostrego, żeby nam nie przecięło tego kartonu, ale musimy zrobić takie nacięcie. Jeszcze mocniej. Może tym troszeczkę. Thank you.
bo musimy uważać, żeby nie przeciąć tutaj tej linii. Musimy ją tylko tak delikatnie wyżłobić, ale tylko bardzo delikatnie, żeby ona się tylko zgięła łatwo. Gdzie jest środek? Możemy sobie wyznaczyć środek. Możemy zrobić takie najprostsze trójkąciki, ale możecie zrobić absolutnie dowolne wzorki, to co chcecie. No, mogą być zwykłe prostokąty, jakieś linie. Teraz tą część możemy ozdobić jeszcze farbkami, żeby była kolorowa. Tej części nie trzeba od spodu. Ja tutaj dam taki troszeczkę mocniejszy kolor granatowy, żeby nam się ładnie odcięły piórka kolorowe. Teraz możemy się pobawić kolorkami. Nasza opaska jest gotowa i też musi iść do schnięcia, także musimy chwilkę poczekać. Teraz musimy wyciąć nasze piórka. Możemy sobie narysować kształt ołóweczkiem, o tak. Zostawiając tutaj szersze miejsce przy podstawie, ale możemy wziąć od razu nożyczki i jeśli tak jest nam wygodniej, uciąć to bezpośrednio nożyczkami, bez rysowania. Pamiętajcie, żeby zostawiać tutaj szersze miejsce przy podstawie, dlatego że tutaj będziemy przyklejać to do naszych opasek. O, w ten sposób. Następnym etapem jest nacinanie piórek. Odwracamy do siebie białą stroną. I zaczynamy tutaj od nasady, pod kątem. Robimy to tak, w ten sposób odwracamy, ponieważ te nacięcia ładniej się układają, jak robimy to właśnie od spodu. Teraz każde piórko musimy naciąć z
obu stron. Możemy jeszcze tak troszkę wymodelować, żeby było takie bardziej naturalne. Teraz zrobimy takie czerwone. Drugie piórko już też jest ponacinane. I tak musimy postąpić z każdym naszym piórkiem. Zobaczcie, przygotowałam dla Was więcej piórek i starczy tych piórek na dwa pióropusze. Zobaczcie, wszystkie nasze piórka mają nacięcia. Wszystkie mają nacięcia. Te nacięcia powodują, że piórka wydają się bardziej naturalne, takie bardziej piórkowe, pierzaste, ale one są trochę wiotkie. I dlatego musimy na te wszystkie nasze piórka dać wzmocnienie. I to wzmocnienie musi tutaj iść wzdłuż osi naszych piórek. Te wzmocnienia zrobimy z przeciętych na pół rurek. Musimy wyciąć tą elastyczną część, tutaj gdzie się ta rurka zgina. Musimy to odciąć, bo listek by nam się kiwał. Do tego miejsca zwężenia musimy przykleić nasz kręgosłup listkowy. Może troszkę dłuższy tutaj zrobimy. Nakładamy tutaj jedną część na drugą, żeby było stabilne. W ten sposób. I zaraz to przykleję taśmą. Wzmocniony listek nie będzie już nam się chwiał, nie będzie elastyczny. I tak zrobię teraz z każdym listkiem. Zobaczcie, wszystkie nasze piórka mają już swoje kręgosłupy, ale jeżeli nie macie takich zwykłych rurek do picia plastikowych, to możecie użyć ewentualnie patyczka z szaszłyka, takiego zwykłego patyczka, tylko trzeba by go troszeczkę ułamać, a jeżeli nawet nie macie patyczków z szaszłyka, można zrobić wzmocnienie ewentualnie jeszcze po prostu naklejając tekturkę. Czyli wycinamy z jakichś resztek tekturki, z resztek tych, które nam zostały po listkach. Bierzemy klej w sztywcie i po prostu tutaj naklejamy wzmocnienie. To też pomoże. Tak więc mamy już przyszykowane nasze listki i zaraz przystąpimy do przyklejania ich do naszej opaski. Nasz pióropusz jest już zakomponowany i teraz przystępujemy do klejenia. Nasz pierwszy pióropusz już jest gotowy, tutaj go widzicie. A teraz Wam pokażę, jak go posklejać. Bierzemy klej w sztywcie i każdy koniuszek naszego piórka musimy pokryć klejem bardzo dokładnie. Po środku najwyższe piórko damy.
postąpimy z każdym piórkiem. Teraz pokrywamy tutaj cały środeczek, też klejem w sztyfcie. Musimy pamiętać też o naszej gumeczce. Tutaj też troszeczkę kleju można dać. Przytwierdzamy. Od razu musimy przyczepić zszywaczem naszą gumkę, żeby nam nie uciekła. I jeszcze. Musimy to delikatnie zaokrąglić i tutaj włożyć jeszcze gumeczkę, szerokość tej gumeczki, długość tej gumeczki powinna być dopasowana do, po prostu do waszej głowy, do rozmiaru waszej głowy. Też przytwierdzimy ją tutaj naszym zszywaczem. Nasz pióropusz jest już gotowy. No, zaczepił się o drugi. Nasze pióropusze są już gotowe. Mam nadzieję, że będziecie mieć sporo miłej zabawy robiąc własne, a rezultaty tych starań przyślijcie na naszą stronę internetową. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!